dotarło do nas koło gospodyń z okolic Sandomierza. Świętokrzyskie do Brzydowa przyjechało, aby poznać nowe tereny. Jesteśmy cały czas obracamy się wokół swoich, oczywiście jeździmy też w inne regiony, ale koło gospodyń wiejskich stwierdziło, że na Mazurach tamtych stron jeszcze nie znają, więc po prostu z zadowoleniem chcieli pojechać na Mazury. I trzeba nawiązać współpracę z kołem, więc przyjechaliśmy do koła gospodyń w Brzydowie. Przywitaliśmy koła z Sandomierza poczęstunkiem robionym tu przez nas, przez nasze koło gospodyń z naszych produktów regionalnych. Poczęstowałyśmy koła gospodyń wiejskich naszą babką ziemniaczaną, która zrobiła furorę, bo podobno w tamtych regionach nie serwują takich dań. Częstowałyśmy też jajecznicą, brzydowskimi naleśnikami. Były swojskie sery kopuszczkowe, smalczyk, pieczone chleby przez nasze kobietki. Po prostu jesteśmy wszyscy, jak nas tu jest 55 osób, jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni z tego, z przyjęcia przez koło gospodyń, zaangażowania tych pań, poświęcenia własnego czasu, że też są ciekawe naszych działań, naszej współpracy i dążymy do tego, aby wspólnie z kołem gospodyń w Brzydowie nawiązywać kontakty, żeby się wymieniać swoimi doświadczeniami. W planach mamy wycieczkę do Sandomierza. Chciałybyśmy przy okazji dowiedzieć się od koła gospodyń, czym one się fascynują, co wyrabiają, jakie przetwory robią. Takim głównym naszą potrawą jest tak zwany jeszcze, jak nasi dziadowie mówili, burocosz. Jest też u nas taka zupa na zakwasie. To też jest regionalna potrawa. Natomiast tu nie znamy tych regionalnych potraw i chciałybyśmy poznać te, jak się to robi, żeby wprowadzić u siebie. Być może posmakują i będziemy też dalej to kultywować. Też byśmy chcieli zobaczyć gospodarzy u nich, czym oni się zajmują, jakie mają te poletka swoje. No i ogólnie obejrzeć zamek, który tutaj chwalą swój. No, sanktuarium, po prostu cały Sandomierz zobaczyć, czy też jest tak jak w telewizji. No i może uda nam się tego księdza zobaczyć.